Abyśmy widzieli obraz 3D, każde oko musi widzieć nieco inny obraz. Nasz mózg składa dwa płaskie obrazy, formując jeden obraz 3D. Abyśmy widzieli zdjęcia lub filmy w 3D, wymagane są specjalne okulary. Na ekranie ze zdjęciem lub filmem wyświetlane są dwa obrazy i okulary zapewniają, że każde oko widzi tylko obraz, który powinno dostrzec. W systemach stereoskopowych Używa się okularów pasywnych lub aktywnych. Okulary pasywne są tanie i nie zawierają elementów aktywnych. Okulary aktywne natomiast zazwyczaj zawierają urządzenie elektroniczne naprzemiennie blokujące widok lewego oka i prawego oka. Osiągane jest to przy użyciu podobnej technologii do tej stosowanej w panelach LCD. Jednym ze sposobów wysyłania różnych obrazów do lewego i prawego oka widzów jest zastosowanie tzw. modulatora Z-Screen przed projektorem, który na przemian wyświetla obrazy dla lewego i prawego oka. Modulator Z-Screen zmienia polaryzację światła spionowej na poziomą co 120 sekundy, zapewniając, że polaryzacja dla lewego oka jest prostopadła do polaryzacji dla oka prawego. Światło jest odbijane przez ekran, który posiada powłokę niezmieniającą polaryzacji. Ponieważ widzowie używają pasywnych okularów 3D z prostopadle polaryzowanymi soczewkami, widzą obrazy 3D. Aby system zadziałał, obrazy muszą być wyświetlane z podwójną szybkością, ponieważ każdemu oku pokazana musi zostać wystarczająca liczba obrazów, aby uzyskać efekt płynnego ruchu. Możliwe jest to jedynie z projektorami CRT i DLP. Projektory LCD są zbyt wolne. Natomiast używając dwóch projektorów możliwe jest pominięcie kosztownego modulatora Z-Screen. Obraz z każdego z projektorów jest przeznaczony dla lewego lub prawego oka. Przed soczewką każdego projektora umieszczony jest polaryzator liniowy i tak jak we wcześniejszych systemach, polaryzacja dla oka lewego jest prostopadła do tej dla oka prawego. Obrazy są wyświetlane na ekranie jednocześnie, także nakładają się na siebie tworząc rozmazanie. Ale ponieważ widzowie używają pasywnych okularów 3D z prostopadle, polaryzowanymi soczewkami, widzą wyraźne i ostre obrazy 3D. Ponieważ system ten wykorzystuje dwa projektory, obrazy można wyświetlać z normalną szybkością. Poprzednie systemy były oparte na polaryzacji światła, jednak projekcja 3D może być również oparta na kolorze światła. System projekcyjny 3D firmy Infitec wymaga dwóch projektorów, jednak bez specjalnego ekranu lub ściany, aby osiągnąć efekt stereoskopowy. Jest to ważne na przykład dla właścicieli Kin, ponieważ specjalne ekrany projekcyjne niezmieniające polaryzacji obniżają jakość zwykłych projekcji 2D. Każdy z projektorów w systemie Infitek wykorzystuje różne części spektrum kolorów. Wyjaśnijmy to dokładniej. Widoczne spektrum kolorów można podzielić na barwy czerwone, zielone i niebieskie. W systemie Infitec te barwy są rozdzielone. Obrazy dla oka lewego nagrywane są w innej części spektrum niż obrazy dla oka prawego. Oba rodzaje obrazów są wyświetlane jednocześnie na ekranie. Kolorowe okulary 3D są używane do przefiltrowania dokładnego obrazu dla każdego oka. Zaletą systemu Infitec jest obraz wyraźny, jasny i stuprocentowo wolny od migotania. Okulary Infitec są pasywnymi okularami 3D. Także są tańsze od okularów aktywnych i tylko nieznacznie droższe od okularów polaryzacyjnych. Przy aktywnym systemie 3D obrazy są wyświetlane z podwójną szybkością. Na sali instaluje się urządzenie synchronizujące, aby kontrolować aktywne okulary widzów za pomocą promieni podczerwonych. Za każdym razem, kiedy wyświetlany jest obraz dla oka lewego, okulary całkowicie blokują prawą soczewkę i na odwrót.